Wybierz Pafiporta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl. Jesteśmy cały czas na gali Striking, Wielice, 40 metrów pod ziemią. I kogo spotykamy? Arkadiusz Tańcula, siema. A dziwicie, to przecież jestem z Wieliczki, to trudno, żeby mnie tu nie było. No tak, ale dzisiaj mamy Prime, a ty na sportowej gali. Czyżby szykowało się coś teraz na sportowej organizacji, twoja walka? Nie, to jest, kurwa, Prime jest w Koszalinie, to jest kawał drogi stąd. Ja mam przygotowania do swojej kolejnej walki, nie mogę za bardzo ruszać się z Krakowa, z okolic, więc jestem tutaj. Akurat, że Tomek Sarara organizuje galę, więc pomyślałem, że wpadnę, zobaczę. Zwłaszcza, że to ciekawa formuła, bo to jest K1, małe rękawice, chociaż nie wiem, jestem dość zdziwiony, bo nie, nie było właśnie. Nie było właśnie. Tak. Ja słyszałem, że K1, małe rękawice, wiesz, to jest taki fajniejszy format niż w dużych, ale na razie wszyscy się biją w dużych, więc chyba coś się pomyliło. Chyba, że może te główne walki wieczoru będą dopiero. A może, no zobaczymy. No bije się też Mariusz Bach, to też, wiesz, mój dobry znajomy, kolega. No jest tu kilka w ogóle fajnych, ciekawych osób, teraz fajna walka Piskosza, bardzo ciekawa, no jest na to rzucić okiem. Kobiety też dały radę, Romanowskie naprawdę. Nie zdążyłem na nie, już aha, byłem. Ale bardzo dobra walka, także można pay per view czy coś sobie później tam nadrobić. Arek, skoro już powiedziałeś, że szykuje się twoja walka, kiedy i gdzie, czy możesz coś więcej powiedzieć? Niestety, nie mogę. Ale to będzie cały czas fame? Tak, fame, ja mam umowę z fame'em, to będzie na pewno fame i jeszcze pewnie długo będzie fame. Kurde, nie wiem, bo ja to zawsze coś mogę klapnąć, a nie mogę. Słuchaj, po tej walce z Polańskim, jak sam poczucie, długo dochodziłeś, tak, że jednak, no kurczę, nie udało się tego pojedynku przechylić na swoją korzyść? Wiesz co, czy tak do końca nie, wiesz co, tam dużo rzeczy się złożyło. Ja potrzebowałem hajsu, bo kupiłem działkę i kupiłem tą działkę jeszcze nie mając pieniędzy, więc musiałem dwie walki wygrać, dlatego tą walkę wziąłem. Nie byłem w stanie zrobić wagi. 77 kg to jest jednak poza moim zasięgiem. Brakło mi 300 gram. Ja siedziałem w saunie, już się nie pociłem, już nie było do zrobienia. Byłem mega odwodniony na walce. Dalej nie udało mi się dojść do siebie do walki. Ja po prostu po pierwszej rundzie odłączyło mi ręce. Nie mogłem uderzać. Po prostu chodziłem, fajnie go zamykałem i tak dalej, ale nie mogłem czasu zadać, bo nie miałem siły. Więc ja na to, wiesz, nie żeby, że się tu popisuję czy coś, ale naprawdę na to zwalam. Ja normalnie na sparingach zupełnie inaczej, jak jestem normalnie odżywiony i dlatego już nigdy więcej nie będę robić takiej wagi. Jeżeli w kolejną walkę będę mieć, że robię wagę, to robię już tak, żeby mieć tydzień wcześniej, a nie, że ja, człowieku, dzień wcześniej ważyłem 86 kg, a ja robię 77, przecież to było pojebane. Ale myślałem, że to zrobię, no przecież czemu nie, no. No i nie udało się, więc nigdy więcej. Zrobić to można z wody sobie 2 kg, a nie, kurwa, 6-7, bo to jest bez sensu. Słuchaj, teraz we Freak Fightach mocno urosła postać Natana Marconia. Gdyby z nim była taka propozycja walki, jakbyś ty się na to zapatrywał? Nie, no ale co, to by klepał jeszcze szybciej niż przy Denisie. Także to nie bez sensu. To tylko dla kibiców by było inaczej. Wyjść dla pieniędzy spoko, ale kibice na pewno by nie chcieli takiej walki, bo to nie byłoby walki, to by było pobicie po prostu jego, a on by pewnie dobrze wiedział, więc też by odklepał. Jest ktoś, kto klepie szybciej niż Najman, nie? Zawsze mówili, że Najman najszybciej, teraz Marcin klepie szybciej niż Najman. Słuchaj, co do Denisa Zaleńskiego, jeśli już jesteśmy, jak ocenisz postawę w jego ostatnich walkach z Danielą Bielańczukiem, no i teraz z Wielkim Bu? Wiesz co, ja nie wiem, tam chyba głowa siedzi, bo jak widziałem jego walki na gołe pięści, to on się tam bił, chciał się bić, a on tu w ogóle tak by unikał walki, nie chce się bić. Wydaje mi się, że powinien schować dumę do kieszeni, iść do porządnego psychologa sportowego, naprawdę, ale tak naprawdę, wziąć się za to, tak jak mówił, że znika z internetu, niech zniknie z internetu, niech idzie do psychologa, poukłada w głowie, bo wydaje mi się, że jest ciekawą postacią, elektryczną, na pewno jest polaryzującą postacią. Jedni go lubią, inni go nie lubią, ale nie jest obojętny. I taki, każdy z tego ogląda. Tacy ludzie chcą potrzebni we Freak Fightach. Więc niech wraca, tylko niech sobie poukłada w głowie, bo takie walki, nie chce się oglądać takich walk. Wiesz, to też właśnie, to na tej gali Klaucie dużo kibiców dostało wiele walk, których mogli się poczuć oszukani, nie? Że jest, kurde, ale chujowa walka, kurde, dramat. Byłem tam na żywo, oglądałem te walki, więc wyglądało to naprawdę dziwnie. Że mógł normalnie stanąć w podwójnej gardzie, iść na te wymiany, trafiłby wielkiego, trudno, trafiłby on jego, to by przegrał, ale przegrałby przynajmniej, wiesz, z charakterem i tak dalej, nie? A może by go trafił, że on go tam jakimś kopnięciem trafił, o komu podbił. To jest walka, tak. To jest walka, tak zrobić, a nie taki, nie wiem, no, ale nie mi o tym decydować. Ja tylko mówię, Denis, jak coś, idź do psychologa.
i wracaj, bo takie postacie są potrzebne. Słuchaj, a Wielki Bu, jego postać jest też bardzo elektryzująca, pojawił się naprawdę bardzo fajnie, no i te umiejętności, które ma tak samo na konferencjach, przekazuje również i w klatce, pokazuje naprawdę swój taki poziom mocny walki, twardy zawodnik, dzisiaj walka z dwoma ochroniarzami. Jak uważasz, że kurczę, nie wiem, to mogła być ustawka, że on ich wcześniej znał, czy jednak to było tak wyszło samo z siebie? Znaczy ja z Patrykiem się znam dobrze, jeszcze go znałem zanim w ogóle Freak Fighty, zanim pierwsze walki, nawet mnie z nim sparowałem. W ringu w Gdańsku, tak, a jest mega fajnym, sympatycznym gościem, przecież nawet mu ogarniałem rolę, grał u nas w Rombardzie, grał w Policjantach, Policjantach, no kilka tam na różnych, bo mówił, że on ma taką pasję, że chciałby spróbować aktorstwa, ale wracając do walki, nie wiem, bo nie rozmawiałem na ten temat, myślę, że może to nie jest ustawka, kurde, no niby ci chłopacy tam dużych pieniędzy nie dostają, więc może będą chcieć pokazać, wiesz, stary, to są dwie osoby, nie wiem jakie będą zasady, ale jeżeli... Bok, mały rękawica. Ale mogą go chwycić na przykład? Nie, aha. Tylko bok w małych rękawicach jest wasz. Bok w małych rękawicach, i mogą, ale mogą dwóch naraz. Tak. Ja bym ich nie skreślał, bo znaczy inaczej, może być tak, że Bu trafi jednego od razu cepem i usadzi, wtedy już będzie po walce, ma sobie jednego, ale jak ich nie usadzi, wiesz, w dwójkę jakby go, kurde, to jest dwóch na jednego, no to tak, nie jest. Cztery kurde ręce, no nie, także wiesz. I to naraz wchodzą, to jest, wiesz. Kurde, no zobaczymy, jeżeli to nie jest ustawka, to nie powinien mieć łatwo. Wydaje mi się, że może wygrać tą walkę, bo to nie jest, że to nie jest do wygrania. Czekaj, czy oni w ogóle coś trenowali, bo Bu jest w treningu cały czas, od wielu miesięcy, więc tu może być też kondycja i tak dalej, ale jeżeli to nie jest ustawka, to raczej nie powinno mu być łatwo. Powinien się z nimi trochę pomęczyć i mógłby to wygrać, ale jeżeli pójdzie mu za łatwo, to może coś tam jednak, wiesz, chłopaki. Słuchaj, Arek, ostatnie jeszcze pytanko. Natalia Wayne, postać niby kontrowersyjna, Natalię znam troszeczkę, tak tam sobie porozmawialiśmy i tak dalej. Wczoraj bardzo fajny gest z jej strony, ja to pochwaliłem u siebie na portalu, przekazanie 5000, ona w ogóle wyszła z takim gestem, że ona przekazuje 5000 na cel charytatywny, jej rywalka. I mimo wszystko ludzie gdzieś jej cały czas nie kupują. Czy myślisz, że takie postacie nie mają szans po prostu pokazywać siebie w Freak Fightach? Wiesz co, akurat Natalii osobiście nie znam, ale znam inną osobę z tej branży, bogini Gypsy Queen, która jest mega fajną, sympatyczną osobą, więc wiesz, słuchaj, w Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle zupełnie inaczej. Tam gwiazdy porno są normalne gwiazdami, są zloty, to jest ich praca, one są tak popularne jak aktorki, to jest normalne. Ktoś oczekuje takiego kontentu, one go tworzą, to jest, wiesz, jest popyt, jest podaż, to jest normalne. Ale w Polsce to jest jeszcze tabu wokół seksu, wokół jakichś rzeczy, trójkątów, bla, bo my żyjemy w takim, wiesz, katolickim zaściankowości, tak. I to jest tutaj problem. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce to oglądać, to dużo ludzi to ogląda, bo ona ma tam duże wyświetlenia, to dlaczego nie może pokazywać się publicznie i występować w takich rzeczach? Jak najbardziej, tym bardziej, że Freak Fighty już powoli, wiesz, muszą sięgać po innych ludzi. Już widzisz, skąd można ludzi wziąć? Już nie wiem, już nawet politycy walczyli, już wszyscy powoli, więc nie ma się co dziwić. Jak dla mnie, w Polsce jest tak, że cokolwiek nie zrobisz, czy przekażesz na biedne dzieci, czy przekażesz, to ktoś napisze, że a na biedne dzieci, a czemu nie przekazałeś na psy, albo coś, zawsze będzie źle. Dasz 5000, powiedzą, że za mało, a to tutaj dla niej jest kurwa 5000, ona z wyświetleń dostaje 500000, niech da więcej. Wiesz, i to jest takie w Polsce, cokolwiek nie zrobisz, to jest źle, to jest chujowo, jesteś beznadziejny, każdy cię chce poniżyć. I wiesz, i spluć. Także jak dla mnie bardzo miło, że oddałem jakieś rzeczy na cele charytatywne. Mega fajnie. Ja żadnej branży nie ujmuję. Zwłaszcza, że gdzieś tam w przyszłości, już tak teraz rozmijam, że może się zajmę branżą porno też, ale bardziej chodzi o produkcję niż o nagrywanie. No nie chcę grać w filmach, ale jakieś produkować, robić to fajniej, bo powoli my jesteśmy w Polsce, to jest tak jakby Stany 20 lat temu. I u nas to będzie zaraz, zobacz, zaraz te gwiazdy wyjdą, zaraz będą zloty fanów i tak dalej. Ja chcę być jednym z pierwszych, którzy będą, jak ta branża zacznie rozkwitać w Polsce. Więc jeżeli chcecie zagrać w jakimś filmie porno dziewczyny, to zgłaszajcie się do mnie na casting. Zapraszamy. Na casting, tak, fake casting, co się nazywa, fakecasting.pl. Albo polskie fake taxi. Albo w ogóle, nie, fake trener, o, personalny. To można by coś wymyślić. No, Arek, słuchaj, 2024 rok, tylko sporty walki, czy jednak ta kariera filmowa również będzie szła mocno do przodu? Wiesz co, ogólnie ja na razie wszystko rzuciłem na sporty walki, żeby kariera filmowa ruszyła do przodu, to trzeba jeździć na castingi. Nie mam na to czasu. Rozwinęła mi się fajnie znowu postać moja w Lombardzie za to, bo tam wreszcie wyszedłem z więzienia i mam, po prostu mój wątek jest coraz większy, ale to też
przez to muszę być coraz częściej na planie z życiem w Wrocławiu i znowu ciężko pogodzić to z treningami i to jest przegichane. Ja powiedziałem sobie, że do jeszcze 2 lata będę gdzieś zajmował się sportami walki, chyba że coś przyspieszy, bo jest coś na horyzoncie, co może przyspieszyć, że to szybciej skończę po prostu. Jeżeli to skończę, to wtedy zajmuję się 100% filmami. Nie jest w stanie się tego pogodzić, bo jeździć na castingi, na to wszystko to jest naprawdę czasochłonne. Arek, także co, życzymy Ci wszystkiego najlepszego, dziękujemy za wywiad. Może na koniec kogoś chciałbyś pozdrowić? Tak, chciałbym pozdrowić moją narzeczoną Natalię, która daje ze mną radę, puszcza mnie wszędzie, byłem w Tajlandii miesiąc, w ogóle nie wtrąca mi się w moje przygotowania, mega, mega ją za to doceniam i pozdrawiam. Pozdrawiamy, trzymaj się, dzięki mistrzu, dzięki. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Puffy Porta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek. www.puffyportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Puffy Porta.